Witam serdecznie wszystkich Państwa na tej dzisiejszej konferencji prasowej, która, drodzy Państwo, jest poświęcona wyjątkowej osobie, jaką jest pani Elżbieta Kudlik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dzisiaj przyszedł ten wyjątkowy też moment, moment pożegnania, ale też podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy, na rzecz starostwa powiatowego, na rzecz jednostek podległych tutaj starostwu, ale przede wszystkim, droga Elu, na rzecz mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Tak, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za tą wyjątkową pracę, za tą misję, którą wypełniałaś wzorowo w stosunku do nas wszystkich. I drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że tak licznie jesteście tutaj zebrani w tym wyjątkowym momencie. Drodzy Państwo, są z nami członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego, radni Rady Powiatu Tomaszowskiego, są obecni dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, także obecni dyrektorzy jednostek podległych pod starostwo powiatowe, naczelnicy, kierownicy starostwa powiatowego i Twoi ukochani pracownicy z Powiatowego Urzędu Pracy. Drodzy Państwo, na początek tej naszej uroczystości pozwólcie, że przeczytam list, jaki został skierowany tutaj do pani Elżbiety Kudlik przez władze powiatu tomaszowskiego. Szanowna pani Elżbieta Kudlik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dziękujemy za te piękne lata, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim. Po wielu latach aktywności zawodowej, w tym ponad 30 latach na stanowisku dyrektora, nadeszła chwila przejścia do kolejnego etapu życiowej drogi. W imieniu władz samorządowych powiatu tomaszowskiego oraz pracowników starostwa powiatowego składamy pani serdeczne podziękowania i słowa uznania za wieloletnią i pełną zaangażowania pracę. Przejście na emeryturę jest szczególnym momentem w życiu, które skłania do refleksji i wspomnień. Z całego serca dziękujemy za pani wkład zawodowy na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Działania pani dyrektor spotkały się z licznymi dowodami uznania, między innymi złotym medalem za długoletnią służbę od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, dwukrotnym wyróżnieniem za efektywne i skuteczne działania aktywizacyjne, wyróżnieniem za wdrażanie tarczy antykryzysowej oraz wyróżnieniem lidera aktywizacji osób młodych w konkursie na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy. Składamy wyrazy uznania za trud i serce włożone w dążeniu do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Pomoc osobom, które nie radzą sobie na nim samodzielnie, a także wspieranie rodzimej przedsiębiorczości. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy obserwować panią w działaniu, które składa się z dziesiątek programów aktywizacyjnych oraz badań rynku pracy. Na szczególne uznanie zasługują miliony pozyskanych środków pomocowych, których wydatkowanie przyczyniło się do zmniejszenia poziomu bezrobocia w naszym powiecie. Wierzymy, że wykonywana praca przyniosła pani satysfakcję i radość. Wszystko to splata się w piękne wspomnienia, które będą towarzyszyć pani na zasłużonej emeryturze. Czujemy się zaszczyceni tym, że mogliśmy z panią pracować.
Wyrażamy także nadzieję, że nie zapomni Pani o nas i podobnie jak my wszyscy, będzie dobrze wspominać spędzone z nami chwile. Życzymy Pani wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wykonywanej pracy oraz spełnienia dalszych planów. Doceniając lata owocnej współpracy, składamy życzenia zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzymy, aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz. Szczęść Boże, podpisał starosta tomaszowski Mariusz Węgrzynowski, wicestarosta Leszek Ogórek, członkowie zarządu w osobach pani Elżbieta Łojszczyk, pan Marek Kubiak i pan Michał Przechowicz oraz przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego pani Wacława Bąk. Teraz zapraszam panią przewodniczącą do zabrania głosu. Bardzo proszę. Szanowna pani dyrektor, droga Elu, czuję się zaszczycona, że na przestrzeni swojej pracy zawodowej miałam okazję współpracować z panią przez szereg lat z różnych pozycji, a nawet byłam kiedyś członkiem Rady Powiatowej Rady Zatrudnienia. I to był taki okres, kiedy poznałam panią nie tylko jako dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, ale genialnego organizatora, wspaniałego koordynatora i osobę, która wokół siebie gromadzi dobrych ludzi, a to wielka umiejętność. Ilekroć miałyśmy na swojej drodze do rozwiązania jakiś problem, spotykałam się ze strony pani z profesjonalizmem, empatią i wielkim ciepłem i szacunkiem dla ludzi. Za wszystko to serdecznie dziękuję. Cieszę się, że postanowiłaś, Elu, przejść do tej grupy tak zwanych stypendystów ZUS-u. W związku z tym, że ja już taką stypendystką jestem od roku, to zapewniam cię, że bycie na emeryturze jest cudowne, a właściwie takie samo jak przedtem. Postanowiłam na dzisiejsze spotkanie zakupić kwiaty w kolorze zieleni, bo zieleń to zbliżająca się wiosna, bo zieleń to nadzieja, że będzie pięknie, tylko troszkę inaczej. Dziękuję za wszystko serdecznie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej, a teraz drodzy państwo zapraszam do zabrania głosu członka zarządu powiatu tomaszowskiego Marka Kubiaka. Bardzo proszę. Szanowna pani dyrektor, droga Elżbieto. Pamiętam swój pierwszy moment, kiedy przyszedłem do Urzędu Pracy, w momencie, kiedy miałem przyjemność rozpocząć pracę zawodową na stanowisku członka zarządu powiatu tomaszowskiego. I pierwsze, co zauważyłem, to niezwykłe ciepło, bijące od pani dyrektor, od ciebie, droga Elżbieto. I wcale się nie pomyliłem, bo to ciepło, które biło podczas pierwszego spotkania, to ciepło wyczuwałem podczas każdego spotkania, kiedy mieliśmy możliwość rozmawiać bardziej prywatnie, ale również bardziej zawodowo. Droga Elżbieto, ja dziękuję ci serdecznie osobiście za to, że mogłem podpatrywać i uczyć się od ciebie, a jest się czego uczyć i było się czego uczyć. Po pierwsze, profesjonalizmu, zarządzania taką jednostką publiczną, tyloma osobami. Po pierwsze, niesamowitego podejścia do pracowników, bo byłaś dla nich dyrektorem, ale byłaś dla nich również, widziałem, ostoją, dobrą duszą i osobą, tak jak wspomniałem wcześniej, niezwykle ciepłą i opiekuńczą. To przejście na emeryturę oczywiście jest pewnie trudne, bo jak rozmawialiśmy w poniedziałek, nie czułaś, że pracujesz. Bo jak się kocha, co się wykonuje, co się pracuje, to nie przychodzi się do pracy. I tak widziałem to w twoich oczach i w twoim całym podejściu w momencie, kiedy mieliśmy okazję współpracować. Życzę ci samych serdeczności, życzę ci samych pięknych chwil teraz podczas tej emerytury. Wszystkiego dobrego. No dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Droga pani dyrektor, tu jeszcze jest jedna kwestia. Drodzy państwo, bardzo ważna, istotna. Zarząd powiatu, oceniając całokształt pracy, postawę pani Elżbiety Kudlik, podjął decyzję o przyznaniu jej tytułu przyjaciela powiatu tomaszowskiego. I myślę, że wszyscy tutaj obecni na tej sali zgadzają się z tą decyzją i ją popierają. Drodzy państwo, teraz oddajemy głos pani dyrektor Elżbiecie Kudlik. Bardzo proszę. Nie. Szanowni państwo, no jestem wzruszona. Bardzo dziękuję za wszystko. Oczywiście nie byłoby tych efektów, tych efektywności, jak tam przytoczył pan starosta, gdyby nie było dobrej współpracy, zarówno zarządem pod przewodnictwem pana starosty, jak i państwem, bo przecież państwo również byliście i jesteście partnerami rynku pracy. Dziękuję również ślicznie moim pracownikom, bo Urząd Pracy też ta efektywność, te nagrody, jakie otrzymywaliśmy, to wszystko profesjonalna kadra, dobrze wykształcona, długoletnia i z wielkim doświadczeniem. Dlatego wszystko jest ważne. Ważne jest życie osobiste, ważna jest praca, ale proszę państwa, bez współpracy nic nie osiągniemy. Ważna jest współpraca na co dzień. Ja w swojej pracy zawodowej nie narzekam. Zawsze jakoś układała mi się ta współpraca i mogliśmy przez to zdobywać to doświadczenie. No, życzę wszystkim państwu przede wszystkim zdrowia, radości, szczęścia rodzinnego, bo to bardzo ważne. Również spełnienia wszystkich zawodowych marzeń, planów, bo to wszystko musi być takie unormowane. No i oczywiście dobrych ludzi po drodze, bo bez tego nic nie zrobimy. Korzystając z okazji, przedstawiam państwu mojego następcę. Jest to pani Ewa Gatko, również długoletni pracownik Urzędu Pracy. Pani Ewa przepracowała w urzędzie 28 lat, też jest doświadczona, dlatego uważam, że ciągłość będzie pracy w urzędzie, bo to jest bardzo ważne, ponieważ my przerabiamy rzeczywiście miliony. Tak może przypomnę, bo też dostaliśmy tam wyróżnienie za działania w czasie COVID-u. My wtedy wydaliśmy ponad 60 milionów dla naszych tomaszowskich pracodawców. Udało się, było wykonywane zadanie w terminie, ale to znowu dzięki pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, w imieniu własnym pracowników urzędu składamy podziękowania za wspólną pracę.
za przekazaną wiedzę, za życzliwość. Praca z Panią była prawdziwą przyjemnością i stanowić już będzie dla nas ważny rozdział w życiu zawodowym. I tutaj jako dyrektor urzędu deklaruję, że będziemy nadal kontynuować Pani działania. Droga szefowo, życzę pięknej, wspaniałej jesieni życia. Tak pięknie, jak się Pani uśmiechała do nas wszystkich. Pięknych, będziemy zawsze wspominać te narady, zadania, cele, które przed nami Pani stawiała i z którą przyjemność było ogromna z Panią współpracować. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja też dziękuję. Państwo, zapraszamy. Proszę bardzo. Chodźcie. Nie, wszystko się zgadza, ale tak się nie. Tak nieśmiało. A może jeszcze? No, tutaj dzisiaj stańcie Państwo w domu, żeby zdjęcie było też zrobione. Dziękuję.